By zmiany na przejściach dla pieszych ma zamiar zainwestować Suwalski Ratusz. Ponad pół miliona złotych chce wydać na przemalowanie 14 rozrzuconych po mieście przejść dla pieszych. Opracowanie dokumentacji technicznej i montaż azylu na przejściu przy pierwszym liceum ogólnokształcącym, montaż 14 sygnalizatorów wibracyjnych oraz zakup mobilnego miasteczka rowerowego. Ta ostatnia inwestycja to zespół obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego, praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych, do nauki jazdy na rowerze i przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową. Miasteczko, choć mobilne, będzie miało stałą lokalizację. Pojawi się na terenie szkoły podstawowej nr 11. Sygnalizatory wibracyjne znajdą się przy zebrach na czterech skrzyżowaniach. Cztery urządzenia zamontowane zostaną przy Kościuszki Mickiewicza Waryńskiego, kolejne trzy z drugiej strony Parku Konstytucji 3 Maja, czyli na skrzyżowaniu ulic Kościuszki z placem Piłsudskiego. Trzy znajdą się na przejściach w miejscu, gdzie łączą się ulice Sejneńska i Noniewicza przy dawnym Rokisie. Ostatni pakiet trafi na cztery przejścia położone u zbiegu ulic Utrata, Dwernickiego, Podchorskiego i Kolejowej. Wszystkie przejścia wyznaczone do przemalowania będą wyglądały inaczej niż dziś. Białe, grubowarstwowe pasy będą umieszczone na czerwonym tle. Czy to pomoże użytkownikom? Pewnie trochę tak, ale nic nie zastąpi dostatecznej uwagi i rozsądku zarówno pieszych, kierowców, jak i, a może przede wszystkim, użytkowników rowerów i hulajnóg. Póki co jednak najbardziej na bezpieczeństwo, a może raczej na jego brak, wpływają zaśnieżone suwalskie drogi. Jak się dowiedzieliśmy, wprawdzie Zarząd Dróg i Zieleni ma zapasy soli, ale nie widać, by jej używano. Preparat zdrożał, był kupowany na objętej sankcjami Białorusi, trzeba więc oszczędzać, brzmią tłumaczenia. To jednak nie wyjaśnia powszechnie zalegającego śniegu. Z jakości utrzymania dróg nie jest też zadowolony włodarz miasta, który w wypowiedzi dla Radia Białystok wskazał, że i bez soli można działać lepiej, sypać samym piaskiem lub rozepchać to, co znajduje się na jezdni. Ze stanu dróg oczywiście nie są zadowoleni również mieszkańcy. Tymczasem synoptycy zapowiadają kolejne opady śniegu w niedzielę i poniedziałek. Po nich prognozuje się spadek temperatury.